właściwie mam dwa autorskie festiwale. Jeden festiwal to jest tak zwany miejski festiwal, który jest Flap People. Ten festiwal już miał miejsce, on był na otwarcie prokadencji w Łodzi. To była formuła taka bardziej miejska, powiedziałbym. A Sarapiasta miała mieć taki charakter szamański i bardziej przede wszystkim lansowania danego środowiska. Kasarapasy 2008 uważam za otwartą. Hurricane! Ja odczuwam wielką radość z tego powodu, że po tylu latach właściwie takiej tułaczki Kasarapasa mam nadzieję, że znalazła swoje miejsce. Że Włodek jeszcze bardziej uwierzy, że jest sens robienia tego właśnie tutaj, co oczywiście jakby będzie podsumowaniem całorocznej naszej działalności, bo w tej chwili jest to rodzaj takiego eksperymentu, czy w bazie to będzie miało taki klimat, jak zawsze miało. Uśmiechnij się do słońca tak, jak ci odpowiem blaskiem księżyca, wtedy powiesz, że już tak, bam się do utraty. Koncerty artystów, one są dokładnie pretekstem, a cały czas mi zależy na tym, żeby angażując się wszyscy, integrowali się po prostu. Oczekuję, żeby była taka fajna muzyka, przyjazna atmosfera, różne gatunki, żeby każdy znalazł coś dla siebie i żeby tak było przyjemnie, piknikowo i rodzinnie. W dzisiejszym dniu na Kasarapasie sięgnąłem do wariantu reggowo-punkowego. To znaczy, Brylewski, wiadomo, Izrael i Brygada Kryzys, Kellner to zespół Deserter na przykład, Tomek Lipiński, Brygada Kryzys, czyli jak gdyby ludzie, którzy dokładnie kształtowali gusta wszystkich punkowców, powiedziałbym, w tym kraju. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, dopóki nie wyzwoli się. Przybywa do nas coraz więcej osobowości. I myślę, że właśnie po to jest Baza Zbożowa, żeby wymieszać tych wielkich artystów, te wielkie osobowości, z tymi, którzy dopiero zaczynają. Uważam, że nasze zespoły z bazy zupełnie spokojnie sobie radzą. Ta impreza powinna, nie wiem, zafunkcjonować na kadzielni, może na stadionie, może na placu artystów, może powinna się przenosić. W każdym razie ja widzę wielkie perspektywy przed tego typu inicjatywami. Szczególnie, że to miasto bardzo mało robi takich imprez. I to jest najgorsze w tym wszystkim. I to, że Kiniorski wyjeżdża z taką inicjatywą jak Kasarapasa, to jest tylko, wiesz, kropla w morzu potrzeb, bo takich imprez w tym mieście, jeżeli prezydent chce z tego miasta robić cudo, tak twierdzi, to przede wszystkim więcej takiej akcji, która jest sztuką, a nie tylko komercjalizmem. Bo komercjalizm mieliśmy ostatnio na kadzielni i to nie jest to, w którą stronę to miasto powinno iść. No, takie jest moje zdanie. To jest kolebka artystów. Wielu jest artystów w tym kraju, którzy wywodzą się stąd.
Słodek jest takim duchem, który tutaj artystycznie rządzi w okolicy. W ogóle, no, co by nie mówić, jest to potwór muzyczny, no właśnie Kopernik muzyki polskiej. Wielki odkrywca i wielki inspirator. Wolna scena. Kto chce zagrać? Ja tak zaczynałem. Włodek mnie znał tam, powiedzmy, dwa lata wcześniej jako takiego chłopaka gdzieś tam, o, coś tam niby gra, nie gra, ma jakichś tam znajomych, miałem 20 lat, 19 i mówi, wiesz co, Włodek, ja robię coś takiego, ale nie mogłem pokazać demo, bo nie miałem jak tego nagrać. Może bym mógł ciebie zagrać? Mówi, nie ma problemu, zagrać przed tymi, a po tych tam. I tak żeśmy zagrali, wzięliśmy instrumenty bez problemu.